Takie są skutki przyjmowania ustaw bez rzetelnych analiz i braku konsultacji. Poprzedni rząd zamiast pomóc rolnikom nałożył na nich zbędne ciężary i utrudnił funkcjonowanie gospodarstw rolnych. Dziś grupa posłów proponuje zmianę tych przepisów, tej szkodliwej ustawy z 14 kwietnia 2023 roku. W proponowanych przepisach znajdują się rozwiązania, które dotyczyć będą długoterminowej i stabilnej polityki finansowej, w tym kredytowej.